8 milionów długów i groźba zamknięcia oddziałów. Po raz pierwszy w takiej sytuacji jestem. No ja sobie po prostu nie wyobrażam tego, żeby mieli zamknąć ten oddział. Co dalej ze szpitalem dziecięcym? Ja nie chciałbym dramatyzować. Prezydent zamknął halę byłych międzynarodowych targów katowickich. To podstawowy obiekt wystawienniczy, który pozostał na tym terenie. Co się stało w hali numer 3? Te wartości wzrosły mniej więcej 3-4-krotnie. Radni spotkali się na 28. sesji Rady Miasta. Dzisiaj Rada wyraziła zgodę na to, by w przyszłości powstały tam ładne osiedla. Stryj Błogosławia był najstarszym dzieckiem rodziny Czempielów. Jakoś zostałam przez niego namoszczona. Dlaczego ksiądz Józef Czempiel to Machabeusz? W sposób jednoznaczny dotknęło ich zło. Jeździmy na Szczelnicę, strzelamy, udzielamy pierwszej pomocy. Za mundurem Panny Sznurem, czyli ślubowanie uczniów w Ligonie i 3 lata unikatowej galerii. Jest środa, 5 grudnia, rozpoczynamy infoserwis Chorzowianin TV. Oliwka ma 2 lata i 3 miesiące. We wrześniu lekarze zdiagnozowali jej raka złośliwego z przerzutami na płuca. Przez 6 dni w tygodniu otrzymuje chemię. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa kuracja, ale lekarze są dobrej myśli. Mamy chemię 6 dni, potem jest płukanie. Potem jeżeli są dobre wyniki, to puszczają nas do domu na parę dni i musimy przechodzić co drugi dzień na pobranie krwi i sprawdzać, czy tam się po prostu coś nie obniżyło. Dziewczynka jest pacjentką oddziału hematologii i onkologii Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. To jeden z 3 oddziałów obok ortopedii i okulistyki, które w tym roku przynoszą straty. W sumie ponad 8 milionów złotych. Po raz pierwszy w takiej sytuacji jestem, a od 96 roku jestem dyrektorem szpitala. Jak zaczynałem, była trudna sytuacja, bo to było jeszcze tak zwane budżetowanie, ale wtedy jakoś w krótkim czasie wyszliśmy szybko ze zobowiązań. Straty szpitala biorą się z tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce finansować tak zwanych nadwykonań, czyli leczenia większej ilości chorych niż w kontrakcie, w podobnej skali co w poprzednich latach. W 2008 i w 2009 roku Narodowy Fundusz Zdrowia finansował ich 90%, rok później 70%, a w 2011 roku to było 60%. W tym roku była groźba, że fundusz w ogóle nie zapłaci szpitalowi za nadwykonania. Tutaj ja widzę problem. Może nie w wysokości kontraktu, znaczy nie w ilości tych świadczeń, które my kontraktujemy, tylko w oszacowaniu, że te procedury na hematologii są mocno niedoszacowane i stąd nam wychodzi wynik ujemny, czy po prostu pacjent hematologiczny jest bardzo drogim pacjentem. W środę 28 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie prezydenta Chorzowa, dyrektora szpitala i dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ. Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zapewnił prezydenta, że fundusz zapłaci szpitalowi za część nadwykonań, ale dziś jest za wcześnie, by powiedzieć, jaki to będzie procent. Czytamy w oficjalnym komunikacie rzecznika prasowego Urzędu Miasta. A co jeśli słowne zapowiedzi nie spełnią się? A jak nam nie da tych 2 milionów, to musi przekształcić. Wtedy może się okazać, że strata finansowa wyniesie ponad 8 milionów złotych i będzie o 2 miliony wyższa niż amortyzacja. A w takim wypadku ustawa wymaga podjęcia konkretnych kroków. Wtedy uruchomią się zapisy ustawowe i będziemy musieli przekształcać szpital w spółkę. A wiemy wszyscy, że spółka prawa handlowego kieruje się już zyskiem i wtedy niemożliwe jest, żeby mogły funkcjonować oddziały, które przynoszą stratę. No i wtedy trzeba będzie podjąć radykalne działania i w takiej sytuacji no, trzeba myśleć o zamykaniu niektórych oddziałów. A wtedy ucierpią najmłodsi pacjenci. No ja sobie po prostu nie wyobrażam tego, żeby mieli zamknąć ten oddział, bo po prostu to jest naprawdę jeden z najlepszych szpitali i oddziałów u nas na Śląsku. Słyszałam różne opinie na temat innych szpitali i to jest naprawdę. I opieka jest super i wszystko. Jak deklaruje Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa, likwidacja oddziałów nie wchodzi w grę, ale miasto nie może też wykładać pieniędzy na leczenie ludzi. Jeżeli chodzi o leczenie, to za to odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. A to dlaczego? To dlatego, że każdy z nas, każdy pracujący odprowadza tam odpowiednią składkę i ta składka w skali kraju daje olbrzymią kwotę, którą przeznaczamy na procedury związane z leczeniem pacjentów. Natomiast miasto może, owszem, może wesprzeć inwestycje, może wesprzeć remonty w szpitalu, może wesprzeć zakup sprzętu. Tymczasem dyrektor szpitala dziecięcego w celu szukania oszczędności obniżył wszystkim pracownikom pensję o 12%. Ten zabieg pomoże zaoszczędzić ponad 3 miliony złotych.
Dach tej hali na terenie dawnych międzynarodowych targów katowickich wygiął się. Prezydent zdecydował o zamknięciu obiektu. Wstępne opinie, które dostaliśmy dokładnie dwa dni temu, wskazały, że coś niedobrego być może dzieje się z tą halą. W niektórych miejscach dach wygiął się nawet o 20 cm. Nadmierność polega na tym, że badania w latach ubiegłych wykazywały ugięcia na poziomie od 5 do 8 cm w zależności od wiązara. Natomiast na dzień dzisiejszy te wartości wzrosły mniej więcej 3-4-krotnie. No to w zależności od wiązara. W tym najbardziej ugiętym miejscu sięgają około 20 cm. O natychmiastowym wyłączeniu z użytkowania hali wystawienniczej nr 3 zadecydował w piątek prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Dokonamy wstępnych oględzin. A w sobotę Lech Ryszkiewicz, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Chorzowie, powołał specjalną komisję, która zajmuje się oględzinami obiektu. Ja nie chciałbym dramatyzować. Ten obiekt być może jest bezpieczny, dmuchamy na zimne. To są wstępne wyniki. Tak jak powiedziałem na konferencji prasowej, w przyszłym tygodniu jeszcze jedna niezależna firma będzie dokonywała pomiarów ugięć wiązarów. Czekamy na opinię firmy zewnętrznej również co do warunków geologicznych, geotechnicznych tej hali i wtedy wyciągniemy wnioski. Hala znajduje się na terenie Śląskiego Centrum Targowego. To spółka powołana przez miasto, która działa na terenie byłych międzynarodowych targów katowickich. Teren jest własnością Skarbu Państwa, a zarządza nim w imieniu miasta Zakład Komunalny PGM. Hala numer 3 to podstawowy obiekt wystawienniczy, który pozostał na tym terenie. Jak wiemy, po tych tragicznych zdarzeniach, które miały miejsce w 2006 roku, no zniknął obiekt o największym areale, czyli około 12 tysięcy metrów kwadratowych. No i teraz obiekt wyłączany to kluczowy obiekt, który na tym terenie jeszcze funkcjonował. Wiązary dachu hali numer 3 są szczególnie monitorowane po największej katastrofie budowlanej w historii Polski w 2006 roku. Już wtedy eksperci wykryli zniekształcenia. Dach wzmocniono i zlecono coroczne kontrole. W przyszłym roku na terenie SCC zaplanowano 24 imprezy. Ich przyszłość, jak przyznaje Piotr Małecki, prezes spółki, stoi pod dużym znakiem zapytania. Na pewno pod znakiem zapytania stoją imprezy, które miały się odbyć na początku przyszłego roku, ponieważ procedury budowlane, ubieganie się o pozwolenie na budowę i prace projektowe, no jednak to wymagają czasu dłuższego niż 2 czy 3 miesiące. Kolejne ekspertyzy zostaną przeprowadzone w tym tygodniu. Na ich podstawie PGM zadecyduje, czy halę remontować, wyłączyć z użytkowania albo rozebrać. 29 listopada odbyła się 28. sesja Rady Miasta. Jedną z podjętych zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok było zwiększenie dotacji dla KZK GOP. Teraz do kasy związku Chorzów wpłacał będzie o 1,5 miliona złotych więcej. Jest to spowodowane wzrostem kosztów paliwa, energii, inflacją, która powoduje wzrost pozostałych kosztów, więc przede wszystkim wzrost kosztów spowodował to, że w całym budżecie KZK GOP zabrakło środków. To też jest po części wynikiem tego, że coraz lepszym taborem jeździmy, coraz więcej inwestycji jest w tramwajach. Przypomnę, że ruszamy wkrótce z inwestycją na Armii Krajowej, z bardzo dużą modernizacją tej drogi i jest to też finansowane przez tramwaje, więc to wszystko na pewno powoduje wzrost kosztów w transportu publicznego. Kasy miasta nie wzbogacą raczej pieniądze od Parku Śląskiego. Już podczas jednej z październikowych sesji radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów. To nakładałoby na WPKiW ponad 800 tysięcy złotych podatku. Nieprawidłowości w uchwale dopatrzyła się jednak Regionalna Izba Obrachunkowa. Tak jak to było w ostatnich 20 latach, chcieliśmy uchwałą Rady Miasta tę sprawę ująć kompleksowo. Niewątpliwie będziemy musieli również rozmawiać z marszałkiem co do tej kwestii, natomiast no, na pewno czekają nas tutaj trudne decyzje w tym temacie w przyszłości. 95 działek o łącznej powierzchni ponad 117 tysięcy metrów kwadratowych przy ulicy Siemianowickiej pójdzie pod młotek. Radni zgodzili się na zbycie nieruchomości położonych w tej części miasta. To jest bardzo piękny obszar, położony niedaleko parku. Świetny teren pod budownictwo mieszkaniowe. Takich terenów w Chorzowie mamy niewiele. Jest szansa, dzisiaj Rada wyraziła zgodę na to, by w przyszłości powstały tam ładne osiedla domków,
szeregówek czy też niewielkich bloków. Tak więc mam nadzieję, że będzie to że powstanie tam ciekawa oferta mieszkaniowa dla Chorzowian. Radni jednogłośnie poparli apel do premiera Rzeczpospolitej Polskiej o zabezpieczenie w budżecie państwa na 2013 rok środków finansowych na wsparcie gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli od przyszłego roku. W projekcie budżetu państwa na przyszły rok znalazła się kwota znacząco mniejsza niż wcześniejsze deklaracje. Mówiło się wcześniej o 510 milionach, w tej chwili jest to 200 kilkadziesiąt milionów. Dodatkowo pieniądze to są zapisane w rezerwie, która może zostać uruchomiona, ale nie wiadomo w którym momencie. Już dzisiaj mówi się, że najwcześniej od września jest szansa, że te pieniądze trafią do gmin. Tak więc jest to jak gdyby kolejne przełożenie finansowania, ciężaru finansowania na gminy, a jednocześnie mówi się rodzicom, że będzie gminy dostaną pomoc, czyli powinny obniżyć tutaj opłaty za przedszkole. Machabeusze. Błogosławiony ksiądz Józef Czempiel wśród chorzowskich towarzyszy to tytuł nowej wystawy czasowej Muzeum w Chorzowie. Towarzyszy jej książka pod tym samym tytułem, autorstwa doktora Jacka Kurka, historyka, który przygotował scenariusz ekspozycji. Otwarta uroczyście 28 listopada wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do lutego przyszłego roku. Okazją do jej przygotowania stała się 70. rocznica śmierci błogosławionego księdza Józefa Czempiela, proboszcza z Hajduk. Chcieliśmy mieszkańcom miasta przybliżyć sylwetkę, działalność i koleje losu, pracy błogosławionego Czempiela, poszerzając jednocześnie ten temat o sylwetki innych księży. Na wystawie prezentujemy dokumenty związane z osobą księdza Józefa Czempiela. Towarzyszą temu dwie prezentacje multimedialne, w których prezentujemy kontekst, w którym działał właśnie błogosławiony ksiądz Józef Czempiel i proponujemy zwiedzającym lekcje muzealne oraz możliwość specjalnych spotkań z autorem wystawy. Kiedy pisaliśmy biografię razem ze Zbigniewem Chojką, pisaliśmy biografię księdza Czempiela, było dla nas oczywiste, że jest machabeuszem, że jest tym znakiem sprzeciwu, tym, który wiedzie swój naród do wolności. I oczywiście kapłani, których prezentujemy teraz razem z księdzem Czempielem, są właśnie owymi machabeuszami. Polega w moim przekonaniu na tym to porównanie, że w sposób jednoznaczny dotknęło ich zło na różnym poziomie. Jedni są męczennikami, inni przeżyli wojnę. Dotknęło ich ogromne zło i oni temu złu nigdy się nie poddali. Błogosławiony ksiądz Józef Czempiel to jest mój stryj, czyli brat mego ojca, z tym, że brat, znaczy, że ojciec był najmłodszym, z kolei stryj błogosławiony był najstarszym dzieckiem rodziny Czempielów, prawda? No. Tyle mogę powiedzieć, że byłem chrzczony przez niego w Piekarach w 1938 roku. To było dokładnie, ja się urodziłem 18 listopada, a 4 już były chrzciny. Zresztą tam są uwidocznione po drugiej stronie w jednej z tych grupy zdjęć, powiedzmy, rodzinnych, z rodzinnych tych zasobów, prawda, które tam jakieś jeszcze są, znalazły się tutaj. Wydaje mi się czasami, że jakoś zostałam przez niego namoszczona, ponieważ w jednym z listów pisał, że Jadzi, czyli jego siostrzenicy, urodziła się wnuczka, a ja byłam wnuczką jego siostry, Marii. A jeżeli on napisał, że i napisał jeszcze coś bardzo ważnego, nie będę mógł jej ochrzcić. Zrobił to na pewno ksiądz Konrad, czyli jego siostrzeniec. Ale dzisiaj już jej błogosławię. I czasami odczuwam jego błogosławieństwo. Proszę mi wierzyć. Obecni na wernisażu krewni księdza Józefa Czempiela, dzięki których zaangażowaniu i pomocy wystawa została przygotowana, zapowiedzieli powstanie stowarzyszenia, którego celem będzie m.in. dbałość o kultywowanie pamięci o życiu, działalności i męczeńskiej śmierci błogosławionego kapłana. Ślubuję! 20 uczniów klasy wojskowej Chorzowskiego Liceum im. Juliusza Ligonia w czwartek złożyło ślubowanie. Uroczystość odbyła się w Dniu Podchorążego. Jest to klasa, która od tego roku realizuje nie tylko program przysposobienia wojskowego, ale również przygotowania do pracy i do służby w policji i w straży pożarnej. Mamy absolwentów klas mundurowych w szeregach armii zawodowej już dzisiaj. Łącznie z tym, że nawet się jeden z nauczycieli dostał do armii zawodowej z szkoły, w której była klasa wojskowa. Wybranie takiego profilu dla młodzieży pozwala im przez okres tych 3 lat bliżej zapoznać się z życiem w armii zawodowej. 2 kroki na wprost. Marsz!
Jeździmy na strzelnicę, strzelamy, udzielamy pierwszej pomocy. No i poligony. Poligony są naprawdę trudniejsze, najtrudniejsze w sumie. To tak naprawdę pełna paleta umiejętności przygotowujących do pracy w służbach mundurowych, ale nie tylko. Bo być może uczniowie, którzy nie zwiążą swojego dorosłego życia z mundurem, będą mieli wiele umiejętności, które na pewno pozwolą im w dorosłym życiu lepiej funkcjonować i odnaleźć się tak naprawdę na rynku pracy. Chorzowska Galeria Unikat z powodzeniem funkcjonuje przy głównym deptaku i wzbogaca ofertę kulturalną miasta. W sobotę galeria obchodziła 3. rocznicę istnienia. Jubileusz uświetnił kameralny koncert Bartka Księżyka. To był szalony pomysł, na pewno jest nadal, ale dzięki temu szalonemu pomysłowi cokolwiek udaje nam się po prostu zrobić, bo mamy bardzo dużo ludzi, którzy z nami sympatyzują i chcą nam w tym pomagać. Można naprawdę zobaczyć dużo, bo to są i grafiki warsztatowe, i grafiki komputerowe, i fotografie, i malarstwo. Że jest tego sporo i naprawdę warto. To jest bardzo specjalne miejsce ze względów emocjonalnych, ale też poniekąd muzyczno-artystycznych. Emocjonalnie, bo tu jest po prostu pięknie, tu jest wspaniała atmosfera i wspaniali ludzie to prowadzą, Julia Promnik i Rysiek Czop. I to jest miejsce, do którego powinno się przychodzić. Takie miejsca należy cenić, bo to jest klejnot na mapie artystycznej, na mapie kulturalnej Śląska, bo wiele rzeczy się tutaj dzieje. A ze względów artystyczno-muzycznych, o których mówiłem, to przede wszystkim nagrywaliśmy tutaj teledysk do naszego pierwszego singla z płyty Dogs and Horses do piosenki Frisco Lights. Książę Piątków to jest płyta przede wszystkim o samotności tworzenia, o tym, że artysta na samym końcu tego procesu, jakim jest pisanie tekstów, pisanie muzyki, zawsze zostaje sam. I wiele z tych piosenek, w sumie większość, mówi właśnie o tym, o tym, że na końcu drogi pisarz jest sam. They hear their faces in their hearts.